Cześć wam wszystkim, z tej strony ja MC, a oto przed wami kolejny odcinek z gry Portal 2. Pamiętacie, w ostatnim odcinku uciekaliśmy przed GLaDOS i udało nam się uciec i teraz z Whitney musimy wykminić co dalej. Także komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie, panie i panowie udostępniajcie, lecimy dalej. Musimy się dostać na drugą stronę tych drzwi, bo one się zepsuły, nie otworzyły się. No i co, idziemy dalej, zobaczymy jak to będzie, prawda? O! Ah, brilliant! You made it through, well done. Okay, follow me. We've still got work to do. At least she can't touch us back here. Mhm. Miejmy nadzieję. W końcu jest wiesz, jej placówka, nie? No to. Okej. Okej, don't move. Okej, alright, so I've got an idea, but it is bloody dangerous. Here we go. Jezus. Oh, for God's sake, they told me that if I ever turn this flashlight on, I would die. They told me that about everything. I mean, I don't even know why they bothered giving me this stuff if they didn't want me to use it. It's pointless. Mad. Mad. Brytyjczyk, Brytyjczyk. Ale właśnie jesteś tak jakby mniej więcej powiedzmy, znaczy świadomą technologią, no nie? I specjalnie ci powiedzieli to, żebyś nie używał tych rzeczy, żebyś ich nie używał, żeby nie było niebezpiecznie różnie i tak dalej. It's dark down here, isn't it? They say that the old caretaker of this place went absolutely crazy. Chopped up his entire staff of robots. All of them robots. They say at night you could still hear the screams of their replicas. All of them functionally indistinguishable from the originals. Słychać. No memory of the incident. Nobody knows what they're screaming about. Absolutely terrifying. Though obviously not paranormal in any meaningful way. Czy to jest mowa o Ratmanie? Czy o kimś innym? To jest bardzo interesujące swoją drogą. Okej, okay, Whitney, poświeć mi tu, bo ja w sumie jestem zainteresowany, czy coś tu jest, czy nie. You know? Bra, ja tu umrę? Nie, tu w ogóle da się wejść, ale... Nic tu nie ma, okej. Okay. Ale da się tu wskoczyć. Whitney, chodź teraz tutaj, ale gdzie? Gdzie? A, tutaj, okej. Okay. Chodź w drugą stronę w takim razie. Bo taka ma pełno sekretów. Chodź tu, Whitney. Czupuję światła. Tu jest drugie takie miejsce, gdzie można wskoczyć. To było to samo, nie to jest to samo, okej. Okay. Wiem, że to było inne. Dobra, let's go w takim razie z powrotem. Tup, 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 hop! Dobra. Let's keep moving, the factory entrance must be around here somewhere. Mhm, obyś miał rację, powiem ci, obyś miał rację. Ta gra jest super, mimo wszystko. Mam nadzieję, że wam się też podoba, tak samo jak mi. Widzicie, że jest zawsze lepsza niż Portal 1. Wait, careful, let me light this jump for you. W sumie bym poszedł, to też bym przeskoczył, nie musiałem nawet skakać naprawdę. Także spokojnie, Whitley, damy sobie radę ze wszystkim. Wszędzie jakieś turety rozwalone. Teraz gdzieś świecę się tak jakby pod fabryką, mi się wydaje, że wszędzie okay, są jakieś takie... I'll hold the light steady. Że wszędzie są jakieś zniszczone roboty i tak dalej. Sakra. Ops. Oh, nicely done. Thanks, Whitley. Byś tu mi mógł poświecić, jak tam chciałem w sumie iść, ale dobra, niech będzie. Bo to może być wszędzie sekrety jakieś mogą być, no nie? Więc cholera wie tak naprawdę. Idziemy, idziemy, idziemy. Quick, this way. Jezus! Gdzie? Aha, tędy, okej. Okay. Here's an interesting story, you might like this. I almost got a job down here in manufacturing, but guess who the foreman went with? Only an exact duplicate of himself, nepotism. Ended up giving me the worst possible job, tending to all the smelly humans. Just attending to the humans. Sorry about that. That just slipped out. A bit insensitive. Smelly humans. Ciekawe, ciekawe. Czy ty nie lubisz ludzi, Whitley? Bo mi się wydaje, że właśnie o to tutaj chodzi, że ty bardzo nie lubisz ludzi. Nie wiem, czy mi pomaga to naprawdę. A że tam, okej, okay, dobra. Coś nie było, jakieś drzwi przypadkiem? Nie, okej. Okay. Oj! Okej, okay, teraz tu jesteśmy. O, megy! No, masz pomysł gdzie? Tak, bez problemu. Dzięki, Whitley. Teraz tamta, co? Okej. I'll tell you, humans, oh, love them, just the way they look, mm-hmm. It's great, and their folklore. Tak, teraz się ratuj. Teraz się ratuj z tego, co powiedziałeś przed chwilą, na pewno ci uwierzę.
Lecę. By tędy iść? Nie ma czegoś jeszcze schowanego? Zapewne jest, ja tego nie wiem znaleźć. Czy oni tu budują turety? Chyba tak, nie jestem do końca pewny, bo... A, tak, turety budują, okej. Zdecydowanie turety. Tędy, okej. Tak dziwnie trochę, ale okej. Masz jakiś pomysł? Whitley, bo ja nie. Tam? To jest daleko! To jest fest daleko, wiesz, stary? Niby tam możemy postawić ścianę, znaczy portal, ale nie mamy gdzie do niego wskoczyć. Z jakiegokolwiek miejsca nie mamy jak tam wskoczyć. Możemy się cofnąć tak naprawdę. Aż tutaj. I stąd wskoczyć, nie? Nie, bo nie skoczymy na bajerkę. Okej, dobra. Rozumiem. To musimy iść normalnie w takim razie. Cóż. Chciałem być cwany, ale jednak nie. Ale jednak nie. Zawsze myślę, jak gram tą grę, że czas leci szybciej, a wcale tak szybko nie leci. Dzięki, Whitley, doceniam. Naprawdę doceniam wszystko, co tam robisz, nie? To jest turret, mogę go ten? Dostać? Nie, bo jest za szybą jakąś, okej. Chyba za szybą, ale by była aktywne, to byłoby trochę lipa. Zakładam, że to jakieś sekrety są poukrywane, muszą być. To jest takie miejsce, gdzie dużo takich ścieżek innych możemy obrać, więc zakładam, że byłyby tu jakieś ciekawe rzeczy poukrywane. No ale oczywiście ja ich nie znajdę. Chociaż udało mi się znaleźć ostatnio coś, czego nie znalazłem wcześniej, więc chore, ja wiem to naprawdę. Ops, nie uda nam się dobrze, okej, never mind. O, a tu co? Ja już myślałem, kurde. Byłem tak blisko w sumie. Dobra, chodźmy tu. Fajne drzwi rozwalone? Nie, to otwarte są, wow. A, bo to jest takie modowania, okej. Czyli nie mamy już wind, tylko mamy takie przejścia między drzwiami. Okej, w porządku. Panie Whitley, ja już wiem z naszej rozmowy przed chwilą, jednostronnej, że ty masz złe intencje wobec mnie. I mi się to nie podoba. Absolutnie mi się to nie podoba. Musimy porozmawiać na ten temat, to porządnie. Hello, co my tu mamy? Te stare krewatury, Boże. O, kubek możemy podnieść, hello. I love, I hate Mondays. Aha, no. Me too. Me too. Co to pisze? Boże, No coffee, no work. Też się zgadzam, jak najbardziej. Kawa to jest największy kozak na świecie, jeśli chodzi o poranki. Turret redemption lines active. Please do not engage with turrets heading towards redemption. Odkupienia? Że co? Dobra, gdzie mogę tutaj przejść w ogóle? Gdziekolwiek? Jakkolwiek? Po cośkolwiek? Zakładam, że tędy. Na linię produkcyjną. Turret redemption lines are not rides. Please exit the turret redemption line. Nie. Nie ma takiej możliwości, idę dalej. Trzeba ten typ... Jezu, nie spaść przede wszystkim. Są te, defekty też, tak? Są... O, jest jedna aktywna, właśnie. Szukałem jej. I'm different. I'm different. I'm different. Bez urazy dostałem osiągnięcie. A! Tak było. To się zgadza. Tak było. Okej. Jestem ciekaw, czy mogę wam to powiedzieć teraz, czy jeszcze nie. To będzie niespodzianka bardziej, jeśli chodzi o fabułę tej gry i ogólnie portala. Ojejku! Sorry, wieżyczko, ale jeżeli chcesz żyć... Jeżeli chcesz żyć... To musi tu zostać, ok? So... Stay. Stay and don't die.
You will live. Co ją postawić na ten, do nogi? O. Czy, bo jak przejdziemy tam, to cię to zniszczy, dlatego to cię zostawić. Oho. Okej. Okay. No can do. Oh god. Mogę tam przejść? On udaje dźwięki strzelania, bo nie ma żadnych naboi. To lol. Okej. Boże, jak mam przejść dalej? Aha, dobra, widzę. W porządku. I'm sorry, nie widziałem. Czy za się wymieszczała się wieżyczka? Tak! Shit, man. No muszę poczekać. Au. Okej. Okay. A szybko! Dobra, udało się. Ciekawe, czy mnie ta wieżyczka zastrzeli teraz. Chciała! Próbowała. Cwaniaja. Nie ma takiej możliwości. Nie. Hey, my god, bots! Oh god. Ej, o nie! O nie, nie, nie. Mam cię! Can't say a thing! Nie masz na boi żadnych! Przecieru. O rany. Coś trzeba z nią zrobić, nie pamiętam, poczekajcie. Że akceptowały te... Trzeba dać tylko jako ten, jako blueprint, żeby akceptowały te złe wieżyczki, a nie te dobre. Boże, to myślę, że to patrzy na nie z taką... taką miną, z taką przymrużoną. Co jest? ETS! Ta-da! Only the turret control center. Thank you very much. See that scanner out there, right? It's deciding which turrets to keep and which to toss, and it's using that master turret there as a template. O tym mówiłem właśnie. Przykład template. It'll shut down the whole production line. Right. I'm gonna have to hack the door so that we can get at it. Technical. You'll need to turn around while I do this. Okay. Done. Hacked. Hakowane. Rozpieprzone, a nie zhakowane. O Boże. Dobra, za chwilę, poczekaj. Wait. 5 sekund. Well, that should do it. Tablet missing. Continuing from memory. Oh, it hasn't done it. What do you have there? Oh, brilliant! That's brilliant! New tablet accepted. She won't find out all her turrets are crap until it's too late. Classic. Okay, keep your eye on the turret line. I'm gonna go and hack the door open. Nice, teraz see them then dalej. Super. Okay, I'm about to start hacking. It's a little bit more complicated than it looked from your side. It should take about 10 minutes. Keep one eye on the door. Ile? 10 minut, stary. How long's the door been open? I mean, was there any sort of announcement before it opened? Like a buzzer or an alarm of some kind? Or like a hacker alert? I mean, you know, fair enough. The important thing is it's open. But it's just mentioned in the future. Cough or something. Cough or something. O Boże. Boże, żadnego dźwięku nie wydaje, absolutnie żadnego. Alright, now, she can't use her turrets, so let's go and take care of that neurotoxin generator as well. Oooo. No i teraz się rozumiemy, co tu w ogóle się dzieje. Halo, przepraszam bardzo. Dzień dobry. Co my tu mamy? A ty w ogóle mamy iść. To wygląda takie typowe biuro, bardziej to wygląda jak klasa niż jak biuro. Ale hej, co ja tam wiem? To wygląda interesująco swoją drogą. Gdyby nie były wykłady, wielkie wykłady, szkolenia, takie, o Boże, na szkolenie iść pracy to niby fajnie, ale siedzisz godzinę, gadają, pierdolą, a ty musisz tam siedzieć i tego słuchać. Zajebista zabawa. Niby ci płacą za to, ale kurwa, godzinę. Bring your daughter to work day. O! That did not end well. Potato power. 40 potato batteries. Embarrassing. I mean, I realize they're children, but still, you know, low hanging fruit and all that. Barely science really, is it? Ej, spokojnie. Słuchaj, arbus, ziemniaki, chyba coś jeszcze wytwarza energię, więc shut the fuck up, dobrze? Bo to jest nauka i to fest.
Potato Pie, patrzcie, ktoś za ten kalkulator ziemniakami kuźwa napędził. No to... Procedure. Data. Conclusion. Problem. Hypothesis. Materials. Potato power. Potato power! Oh god. Veggie voltage. Bo to jest teraz, widzicie, z tego, z warzyw. Warzywa. Tylko co to jest warzywo, za warzywo tak naprawdę? Czy to jest po prostu ten ziemniak? I mean... Nie wiem, wiem, że się spaliły te ziemniaki. No tak, no bo energia w końcu. Ale kurde, to jest niesamowite, nie? Że ludzie potączali... Na internecie widziałem, potączali do arbuza ładowarkę. Arbuz chyba był w wodzie czy w czymś. I na moje telefon się ładował. What the fuck? To jest niesamowite moim zdaniem. Electricity? From a potato? Zdecydowanie. Nie wiem, co to jest. Bardzo, bardzo coś starego. Purpose materials observations. Yes, wow, totally. Czyli, że da się. Potato battery, not a lemon? A, że działało z ziemniaka, ale nie działało z tego? Czy działa też z cytryny? No proszę, nie wiedziałem. Baking soda volcano? Oh, well, you know, at least it's not a potato battery, I'll give it that, but it's not terrifically original, is it? You know what I mean? Not exactly primary research, even within the child sciences. I'm guessing this wasn't one of the scientists' children. You know, I don't want to be snobby, but let's be honest, it's got manual labourer written all over it, hasn't it? I'm not saying they're not as good Jezus, as the Jezus, nie wiem, czy widzieliście, ale właśnie mi kot skoczył na kolana. Jak się wystraszyłem. Chodź, pokaż się, bo nie wiem, czy ludzie widzieli na filmach wszyscy. A, majne kitku. Dobra, ale potrzebuję ten kabel. O, muszę sobie tutaj siedzieć. Siedź sobie, spokojnie, siedź sobie. Czy robiliście kiedykolwiek właśnie tego typu wulkany, gdzie one wybuchały, jak sypywaliście sodę? Powiedzcie mi w komentarzach, bo ja nie robiłem osobiście nigdy, a byłbym ciekaw, jak to działa. Co my tu mamy? Anything is possible with science. No patrzcie, to jest zasilone, cokolwiek to jest, z ziemniaka. What the hell? To jest niesamowite moim zdaniem. To jest właśnie niesamowite. What the fuck? The whole place is probably overrun with potatoes at this point, isn't it? At least you won't starve, though. Nie umrzesz z głodu, chcesz to zjeść? Bo ja nie. Plus to ziemniaki i tak... Przepraszam, trzeba ugotować, bo surowego ziemniaka się nie je. Fuj. A to ma niezłe korzenie, powiem wam. To jest jeden wielki korzeń z tego ziemniaka. Ładnie. Ciekawe, czy idziemy przez miejsca, które odwiedziliśmy wcześniej. W ogóle to są moje portale dalej, lol. O rany. Dobra. Chodźmy dalej. I'm pretty sure we're going the right way. Just to reassure you. Mhm. Miejmy taką nadzieję, pani Whitley. A tędy nie można przejść, okej. Okay. Wiem, że każdy chapter ma ukrytą miejscówkę Ratmana. Takie mam wrażenie. Ale co ja tam wiem? Don't worry, I'm absolutely guaranteeing you 100% that it's this way. No, it's not this way. A co? Aha, okej. Okay. Tu po prostu nic nie ma. A, byłoby fajnie, gdyby coś tutaj jeszcze było. No przecież pisze ci na ścianie Neurotoxin Source. W tą stronę. Nie, trzeba pójść w tą stronę. No kurwa, okay, oczywiście. Te dziś są bardzo dziwnie postawione swoją drogą. Bardzo dziwnie, ale okej. Ekran ładowania. Zobaczmy, co się wydarzy dalej. Nie mam pojęcia, ten odcinek trwa. Pogramy sobie do następnego zapisu i zobaczymy, co się wydarzy. Panie i panowie. Uwaga, ładuje się, zładowało się, jej! Lecimy rozwalić neurotoksynę. Nie będzie już deadly neurotoxin. Ani razu używany na nas. Hello! I knew we were going the right way! This is the neurotoxin generator. Bit bigger than I expected. Not gonna be able to just, you know, push it over. Have to apply some cleverness. There's some sort of control room up at the top, so let's go and investigate. Okay. Whatever you say. There's our handiwork. I shouldn't laugh, really. They do feel pain of a sort. It's still stimulated, you know. But really enough for them, I suppose. W sumie masz rację, Whitney. Wiesz co? Masz rację. Hurray? A tam poleciał, okej. Chyba winda. Jaka szybka, folii to zjedzie. Jezus moja, nawet się dobrze nie zamknęła. I'm afraid the door's locked. Just checked it. No way to hack it as far as I can tell.
mechanism must... Oh, now look at that, that's a big... Implosion observation annex. Probably best to ignore it though, just... What are you doing? We don't know what that button... Oh, awesome. Well done. Let's see what's in there. Good news. I can use this equipment to shut down the neurotoxin system. It is, however, password protected. Ah, alarm bells. No, don't worry. All right, not a problem for me. Quindi pensate che io potrei portare l'uzzaio? Mi sembra si da. No e niente, potrebbe l'asse se metto un po' di neurotoxina da fare, prawda? Let the games begin? Do you smell the neurotoxin? Hold up, the neurotoxin levels are going down! Hold on, something's wrong! Neurotoxin levels up to 50%! No, it's down. Sorry, my mistake is... I meant to say it's down 50%. Good news, carry on. That did it! Neurotoxin at 0%! Yes! Ale też ulatnia. A tu pierdolnie przecież! Neurotoxin pressure has reached dangerously unlethal levels. Nieszkodliwy poziom? RUN! Staram się! Lecimy! O mój Boże, okej, okay, tu jest zapis, ale będziemy lecieć, więc ja mam zobaczyć jak się zatrzymać, więc lecimy dalej! Jezus Maja, rozwaliliśmy całą neurotoksynę! 5 sekund! O, Whitley, jaki masz plan? They should take us right to her. I can't believe I'm finally doing this! I knew this would be fun. They told me it wasn't fun at all. So they said it's not fun at all. And I believed them. I don't have to fool to myself. Oh, and I'm loving this. Whale of a time. Whale of a time. Ja w sumie chcielibyśmy się z jakimś przelecieć, żeby nie było bezpieczne. And we're only seeing the top layer. It goes down for miles. All sealed off years ago, of course. We should be getting close. Oh, I can't wait to see the look on her face. No neurotoxin, no turret. She'll never know what hit her. Hold on, hold on, because I might not have thought this next part completely. Ah! Well, I'm going the wrong way! Get to her! I'll find you! Okay. Anny Whitley, no robi się ciekawie. Idziemy do GLaDOS. Bez żadnych brzydzień, bez żadnej neurotoksyny. O, będzie interesujące. Będzie bardzo interesujące. Okay, we are here now. Zakładam, że idziemy do GLaDOS, spotkać się z Whitley ogólnie, ale to zobaczymy w następnym odcinku, panie i panowie. Mam nadzieję, że to wam się podobało, mam nadzieję, że kamerka jest lepiej, że ogólnie cały ten format nagrywania OBS-em, dokładnie Streamlabs'a wam się podoba i że będziemy to kontynuować i będzie ogólnie fajnie. Będę to jeszcze modyfikował, będę to jeszcze ulepszał, ale mój komputer i ogólnie cały system i ogólnie mój procesor, moc obliczeniowa pozwala mi tylko zrobić to, co pozwala mi zrobić, także cóż. Trzymajcie się, najlepiej, panie, zobaczymy was za kolejne odcinki i po te dwa roku i filmy na tym kanale. Trzymajcie się, pa pa!